Ja myślę, że metamorfozę przeżyłam wcześniej troszkę, bo spotkanie z Marcinem Prokopem zmieniło moje życie bardzo dużo. I będę to zawsze powtarzać, że spotkanie dwóch takich osób może spowodować no nie tyle pieron sycylijski, zwany popularnie miłością, co to wiemy, że różnie z nią bywa, ale może zmienić czyjeś życie. Myślę, że dzięki Marcinowi także zmieniłam się ekranowo. Stałam się człowiekiem swobodniejszym, luźniejszym, mniej zasadniczym. Byłam taką pizzą zasadniczą. A teraz myślę, że to się bardzo zmieniło i pozwalam sobie na bardzo wiele, więc to jest na pewno przemiana związana ze spotkaniem Marcina dawno temu. A w TVN-ie myślę, że pozwalam sobie na wiele rzeczy zawodowych, które są tutaj tolerowane, na spotkania z osobami, które są bardzo interesujące i myślę, że w wielu miejscach nie pozwolono by mi ich zrobić.